chodzi o samą grę, to, nie, to uważam, że nie było źle. Gdzieś tam potem, jak już przegrywaliśmy, to, no, to dużo chaosu było w naszej grze, bo chcieliśmy na siłę strzelić tę bramkę, wiadomo. To jest jakby naturalne. Gdzieś tam podpowiadałem drużynie, żebyśmy trochę uspokoili, grali piłką, no ale wiadomo, ten ciąg, żeby strzelić bramkę, jest jakby no, w głowach dziewczyn siedzi w pierwszej kolejności. Więc ja uważam ogólnie, że graliśmy dość dobrą piłkę dzisiaj, no, zabiły błędy, no, po prostu błędy, takie błędy wielbłądy, no, które rozmawiamy o tym nie 100 razy, tylko 1000 razy. Dokładnie, dokładnie to, o czym byśmy rozmawiali w drugiej połowie, dokładnie zrobiliśmy odwrotnie. Czyli gdzieś tam najwolniejsza zawodniczka ściga się z najszybszą przeciwnika. Nie kryjemy w polu karnym, jeden na jeden przy rzucie rożnym, gdzie trenujemy to, rozmawiamy o tym w kółko. Znowu pokutuje ten rzut i znowu pokutuje to samo, czyli wszyscy wiedzą, co mają robić, ale jak przychodzi do realizacji, to znowu jest jakiś problem i tracimy bramkę. Mhm. Więc tak naprawdę przegraliśmy z tych błędów, nie z gry. Tak jak mówię, no, nie mogę mieć jakichś dużych zastrzeżeń co do gry. Oczywiście zawsze ona mogłaby być lepsza, w kilku aspektach nawet na pewno. Natomiast no te błędy, to one zaważyły dzisiaj o wyniku w drugiej połowie, bo myślę, że mentalnie i ogólnie wyszliśmy ok. No, po prostu popełniliśmy głupie błędy. To jest zwycięstwo w tym półfinale, żeby zagrać w finale Pucharu Polski i wojewódzkim. No i tak, i w sobotę mamy mecz z Lechem Poznań. No taki ciężki tydzień, no, musimy gdzieś to sobie zapomnieć o tym dzisiejszym meczu, oczywiście wyciągnąć wnioski zarówno my jako trenerzy, ale tak samo i zawodniczki, bo bez tego to będzie się to powtarzać po prostu. Jeżeli pewnych rzeczy się nie zrozumie, nie zacznie realizować, to przeciwnik może zrobić 2-3 akcje i strzelić 2-3 bramki. I cała nasza orka na boisku jest tak naprawdę znowu na darmo. Tak? Czyli, ale mówię, musimy to gdzieś z głowy wyrzucić, grę przeanalizować, ale ten wynik, tą porażkę wyrzucić, no bo przed nami jeszcze jest cała liga praktycznie i inne cele różne dookoła, więc Więc musimy myśleć o najbliższym meczu i na tym się skupiać, a na pewno jeszcze przed nami wiele dobrych momentów.